Słowo Boże na każdy dzień. We wszystkich kościołach miało już miejsce ukazanie się Boga. To przemawia Duch. Jest On szalejącym ogniem, ma w sobie majestat i wydaje osąd. Jest Synem Człowieczym, odzianym w długą szatę, sięgającą Mu aż do stóp i przepasanym na piersi złotym pasem. Jego głowa i włosy są białe jak wełna, a Jego oczy jak płomienie ognia. Jego stopy podobne są do mosiądzu, niczym w ogniu wykute, a Jego głos jest jak szum wielu wód. W swej prawicy dzierży 7 gwiazd, a w ustach ma ostry miecz obosieczny. Jego oblicze świeci jak palące słońce, gdy jest w pełni swej mocy. Widziano już Syna Człowieczego i Bóg sam otwarcie się ukazał. Chwała Boża się objawiła, świecąc jak palące słońce, gdy jest w pełni swej mocy. Chwalebne oblicze Boga jaśnieje oślepiającym światłem. Czyje oczy ośmielą się stawić Mu opór? Opór prowadzi do śmierci. Nie będzie okazana nawet odrobina miłosierdzia dla niczego, co myślisz w głębi serca, ani dla żadnego wypowiadanego przez Ciebie słowa, ani dla żadnego Twego uczynku. Wszyscy niebawem zrozumiecie i przekonacie się, co takiego uzyskaliście. Nic oprócz mego sądu. Czyż mogę znosić to, że nie przykładacie się do jedzenia i picia moich słów, a zamiast tego samowolnie mi przerywacie i niszczycie moją budowlę? Nie mam zamiaru łagodnie traktować takiego kogoś. Jeśli Twoje zachowanie pogorszy się jeszcze bardziej, pochłoną Cię płomienie. Oto Wszechmogący Bóg przejawia się w ciele duchowym, w którym stóp nie łączy z głową najmniejszy nawet fragment ciała ani kropla krwi. Przekracza granice kosmicznego świata, zasiadając na tronie chwały w trzecich niebiosach i sprawując rządy nad wszystkimi rzeczami. Wszechświat i wszystkie rzeczy są w moich rękach. Jeśli coś powiem, tak właśnie będzie. Jeśli coś rozkaże, tak właśnie się stanie. Szatan jest pod moimi stopami. Znajduje się w otchłani bez dna. Kiedy rozlegnie się mój głos, niebo i ziemia przeminą i w niwecz się obrócą. Wszystkie rzeczy zostaną odnowione. Jest to niezmienna prawda, która jest bezwzględnie słuszna. Oto pokonałem świat, jak również wszystkich złych. Siedzę tutaj, przemawiając do was, a wszyscy, którzy mają uszy, winni słuchać. I wszyscy żyjący winni przyjąć to do wiadomości. Oto dni dobiegną kresu. Wszystkie rzeczy na tym świecie obrócą się w niwecz i wszystkie rzeczy narodzą się na nowo. Pamiętajcie o tym. Nie zapominajcie. Nie może być w tej kwestii żadnych niejasności. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa pozostaną. Zaklinam was raz jeszcze. Nie uciekajcie nadaremnie. Zbudźcie się, okażcie skruchę, a zbawienie będzie na wyciągnięcie ręki. Ukazałem się już pomiędzy wami i rozległ się wśród was mój głos. Mój głos rozbrzmiewa przed wami. Każdego dnia przemawia do was twarzą w twarz i każdego dnia
jest świeży i nowy. Ty widzisz mnie, a ja widzę Ciebie. Nieustannie do Ciebie przemawiam i staję przed Tobą twarzą w twarz. Ty jednak odrzucasz mnie i nie poznajesz. Moje owce słuchają mego głosu, lecz Wy wciąż się wahacie. Wahacie się. Wasze serca utyły, oczy wasze zaślepił szatan i nie potraficie dojrzeć mego chwalebnego oblicza. Jakże jesteście żałośni, jakże żałośni. 7 duchów sprzed mojego tronu rozesłanych zostało na wszystkie krańce ziemi i poślę mego posłańca, aby przemówił do kościołów. Jestem sprawiedliwy i wierny. Jestem Bogiem, który przenika najgłębsze zakamarki człowieczego serca. Duch Święty przemawia do kościołów i to moje słowa wydobywają się z wnętrza mego Syna. Wszyscy, którzy mają uszy, powinni słuchać. Wszyscy, którzy żyją, winni przyjąć to do wiadomości. Po prostu jedzcie i pijcie te słowa i nie miejcie wątpliwości. Wszyscy, którzy się podporządkują i będą zważać na moje słowa, otrzymają wielkie błogosławieństwa. Wszyscy ci, którzy szczerze poszukiwać będą mojego oblicza, niechybnie mieć będą nowe światło, nowe oświecenie i nowe zrozumienie. Wszystko będzie świeże i nowe. Moje słowa będą ukazywać Ci się przez cały czas i otwierać będą oczy Twojego ducha, abyś mógł ujrzeć wszystkie tajemnice świata duchowego i przekonać się, że Królestwo jest pośród ludzi. Wejdź do sanktuarium, a zleją się na Ciebie cała łaska i wszelkie błogosławieństwa. Głód i zaraza nie zdołają Cię dotknąć, ani nie skrzywdzą Cię wilki, węże, tygrysy i lamparty. Pójdziesz ze mną, będziesz kroczył wraz ze mną i wejdziesz ze mną do chwały.